Guy Ritchie. Jak go tu nie kochać? Brytyjski reżyser opowiada swoje filmy tak, jakby gawędził z nami w pubie. Poznajcie jego top 5. Lubimy debiuty, w których widać wyrazisty styl reżysera. Takie właśnie są Porachunki. Opowieść o genialnym w swej prostocie planie na szybki zarobek. Konsekwencje są nie do pozazdroszczenia, ale my od razu wiedzieliśmy, że czekamy na kolejny film Guya Ritchiego. Guy Ritchie i flegmatyczny dżentelmen? Jakoś tego nie widzimy. Temu Sherlockowi bliżej do czarującego łajdaka. Brawurowa reżyseria i urok osobisty Roberta Downeya Jr. zapewniły mu grono wiernych fanów. Tytułowi dżentelmeni może i pretendują do wyższych sfer, ale w głębi ducha są tymi samymi gangsterami, których znamy z Porachunków czy Przekrętu. Film to właściwie pokerowy pojedynek między pazernym dziennikarzem, który chce się wzbogacić na wynikach swojego śledztwa, a prawą ręką narkotykowego barona. Ogląda się wyśmienicie. Słyszysz Ritchie? Myślisz Przekręt. Drugi film reżysera jest jak cios w splot słoneczny. Obezwładnia i nie daje złapać tchu. Mocne wrażenia zapewniają stojący u progu kariery Jason Statham i Brad Pitt, który nie wyszedł jeszcze z Fight Clubu. Nic dziwnego, że w niektórych kręgach ten film uznawany jest za kultowy. W Przymierzu poznajemy poważną twarz Guya Ritchiego. Reżyser rezygnuje z wielowątkowej narracji na rzecz historii dwóch bohaterów. Stacjonującego w Afganistanie amerykańskiego żołnierza i wywodzącego się z lokalnej społeczności tłumacza. To poruszająca opowieść o braterstwie i długach, które trzeba spłacać. A który film Guya Ritchiego wy lubicie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach.